Drodzy przyjaciele, chciałbym zadać wam być może bolesne pytanie. Czy była taka chwila w waszym życiu, że czuliście się całkowicie porzuceni, odrzuceni, potraktowani z nienawiścią i to przez ludzi, których kochaliście, którzy byli bliscy waszemu sercu? Czy jest wyjście z takiej sytuacji? Czy jest jakieś rozwiązanie, które podpowiada nam Słowo Boże? Jak zachować się wtedy? Jak postąpić? Co uczynić? Zapraszam do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do 37 rozdziału i czytamy od wersetu 12. Bracia jego, mowa jest o Józefie, bracia jego poszli paść czodem ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. Rzekł do niego, idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą. I przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc, czego szukasz? On zaś odpowiedział, szukam braci moich. Powiedz mi, proszę, gdzie oni pasą? A na to ów mąż powiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Noże, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Taka oto ciekawa historia z dawnych wieków. Smutna historia. I gdyby się zakończyła w taki właśnie sposób, powiedzielibyśmy, oto i prawdziwa tragedia. Czasami mamy do czynienia z ludźmi, którzy na pozór wyglądają na braci, na siostry, na bliską rodzinę, czy to fizyczną, czy to duchową, ale ich zachowania niejednokrotnie doprowadzają do tego, że czujemy się jak ludzie, których chce się zabić, których chce się pozbyć, wyrzucić. Jeśli to dzieje się w świecie, to potrafimy sobie z tym dać radę. W swoim
duszpasterskim życiu widziałem już niejedną osobę wyrzuconą z domu z powodu Chrystusa. Tak, to się dzieje również w naszych czasach. Niektórzy z tych ludzi znaleźli się w naszym zborze i trwają do dzisiaj. Bóg ich obficie pobłogosławił, chociaż przyszli nawet bez butów w jednym przypadku. Ale jeśli dzieje się to w Kościele, to dzieje się rzecz straszna. A rodzina Józefa nie może być traktowana tylko i wyłącznie jako rodzina cielesna, ponieważ to jest ta linia, z której w przyszłości przyszedł w ciele Jezus Chrystus. Czy czułeś się czasami w Kościele, jakby cię wrzucono gdzieś do studni? Do suchej studni, w której nie ma wody. Pozostawiono cię na śmierć. Odrzucono cię. Podeptano twoją godność. Zniszczono twoje dobre imię. I jeszcze do tego wszystkiego ludzie potrafili mówić, no i zobaczymy teraz, co z jego planów. Niech się okaże teraz. Jeśli Bóg jest po jego stronie, to nie zginie. A jeśli nie jest, to umrze. Myślicie, że wymyślam tę historię? Nie. To jest prawdziwa historia. To, co wam mówię, to jest prawdziwa historia. Ona jest tak prawdziwa, jak ta, którą właśnie przeczytaliśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Straszna historia. Oczywiście pierwsze pytanie, jakie pada, jak Bóg mógł do tego dopuścić? Jak Bóg mógł pozwolić, żeby Józef został tak potraktowany? Boże, dlaczego Ty na to pozwalasz? Na pewno modlił się w taki sposób Józef na dnie studni, wiedząc, że zbliża się śmierć. Tak ma się skończyć moje młode życie? A ta historia, która jest historią z życia wziętą, jest bardzo podobna. Boże, dlaczego do tego doprowadziłeś? Dlaczego na to pozwalasz? Patrzysz na to i nie grzmisz. Co chcesz osiągnąć? Myślicie, że Bóg od razu odpowiada? Nie. Nie, ale w przypadku zarówno Józefa, jak i w przypadku tej historii prawdziwej z życia wziętej, ludzie, którzy byli temu poddani, ufali i ufają Bogu. Tak jak i Józef ufał Bogu. Jestem o tym przekonany. Bo to był nadzwyczajnie człowiek. On wcześniej otrzymał wizję od Boga i on się tej wizji uchwycił. I on wiedział, że cokolwiek się zdarzy, Bóg wypełni swoją wizję. Bo to nie była wizja Józefa. Możecie o tej wizji przeczytać trochę wcześniej. Ludzie, którzy zostali tak źle potraktowani w tej historii prawdziwej, dokładnie funkcjonują na tej samej zasadzie. Panie, przecież Ty dałeś swoje obietnice. Panie, przecież to Ty jesteś fundamentem tej służby i pracy, którą wykonujemy. Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko wierzymy Ci i ufamy. Co dalej stało się z Józefem? Jeśli będziemy czytali tę historię dalej, okaże się, że Józef wylądował w Egipcie, sprzedany. Ludzie, którzy, jego bracia, którzy wzięli pieniądze za niego, rozpuścili te pieniądze. Nic z tych pieniędzy nie było. Byli przekonani, że rozwiązali swój problem. Ale wiecie co? Bóg nie pozwolił im nigdy zapomnieć. Bóg zrobił coś więcej. Bóg kazał im w przyszłości upaść na kolana przed Józefem, którego przekleli i potraktowali tak haniebnie.
Nie bój się, że w sytuacji, w której cierpisz, jesteś sam. Nie bój się, że nikt ciebie nie rozumie. Pamiętaj, że masz Boga, który cię zna i rozumie. Jeżeli popełniłeś grzech, jeżeli dopuściłeś się przestępstwa i cierpisz z powodu tych przestępstw, to nie szukaj winnych wokół siebie. Upadnij na kolana, wyznaj swoje grzechy, a wierny Bóg odpuści ci, przebaczy i przywróci cię do społeczności ze sobą. Ale jeśli cierpisz jako człowiek sprawiedliwy, to zostaw to Bogu, ponieważ Bóg wie lepiej, co trzeba czynić. Bóg wie lepiej i Bóg przygotowuje przyszłość, o której ty ani ja niczego nie wiemy. Bóg zna przyszłość, my jej nie znamy. Józef jej nie znał. Czy Józef, siedząc w tej studni i umierając tam, mógł przypuszczać, że kiedyś będzie władcą Egiptu? Czy mógł przypuszczać, że przyjdzie taki czas, kiedy jego bracia, którzy go tak potraktowali, przyjdą i upadną na kolana przed nim? Na pewno mu nie przypuszczał tego. Tak, miał wizję, którą Bóg mu dał. Ona nie do końca była jasna. Ale to był człowiek, który nie chełpił się tymi wizjami. Więc nie mógł się też chełpić tym, że kiedyś jego bracia upadną przed nim na kolana. Drodzy bracia i siostry, jeżeli ufamy Bogu, to mamy pokój z Bogiem. Mamy radość i zwycięstwo w Duchu Świętym. Bóg, który jest Bogiem naszego życia, wszystko dobrze uczyni. Pamiętajmy o tym. On wszystko dobrze uczyni. Bo jest Bogiem. Bogiem, który mnie i ciebie miłuje. Czy wierzysz i ufasz, że tak się właśnie stanie także w twoim życiu? Że także i twoje życie znajdzie właśnie taki, a nie inny finał. Tak. Biblia mówi o chwilowych cierpieniach, ale o wiecznym zwycięstwie. Posłuchajcie, co Bóg ustami Jezusa Chrystusa powiedział do kościoła w Filadelfii. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Zwykle tak jest, że ci przeciwnicy, ci wrogowie wewnątrz Kościoła posługują się kłamstwem. To jest prawda. Widzimy w historii Józefa, jak jego bracia kłamią na potęgę. Próbują nawet sami siebie okłamywać, a nie bardzo im to wychodzi. Nawet Ruben, który próbował ratować Józefa, też kłamał po to, żeby ratować co prawda Józefa, ale też kłamał. Kłamstwo jest ohydą. Ohydą. Powiem wam szczerze, że kiedy spotykam się z kłamstwem w kościele, to robi mi się niedobrze. Robi mi się niedobrze. Z kłamcami nigdy nie chcę mieć nic wspólnego. Kościół jest wolny od kłamstwa. Wolny od kłamców. Pamiętacie Ananiasza i Safirę, jak zapłacili za kłamstwo? I dzisiaj powinniśmy się modlić o to, żeby ludzie w kościołach, którzy kłamią, tak samo kończyli. Czy to jest brak miłosierdzia? Nie. To jest staranie się o to, żeby Kościół był święty. Ludzie, wy nie rozumiecie, że Bóg, który jest święty, oczekuje od Kościoła, żeby Kościół był święty, nie byle jaki. Nie byle jaki, ale święty. Nie bój się, jeśli cię ktoś źle traktuje. Obdaruj go miłością. Kościół Filadelfii był znany z miłości. Tak, był znany z miłości. Ludzie go oczerniali. Ludzie źle o tym kościele mówili, ale przyszedł taki moment, kiedy przyszli do tego kościoła i przed braćmi uklękli i prosili ich o przebaczenie. Żyjemy w czasach, w których bardzo wielu ludzi kłamie i to kłamie w sposób niepojęty.
Ludzie się nie przyznają do tego, że kłamią, ale kłamią. Kłamią i nie mają zamiaru przestać kłamać. To jest jedna z głównych przyczyn, dla których nie ma przebudzenia. Jeżeli z Kościoła nie wytępimy kłamstwa, nie będzie przebudzenia. Ale Bóg objawia wszelkie kłamstwa. Bóg objawia wszelkie kłamstwa. Jeśli dzisiaj cierpimy, idąc za Chrystusem, właśnie dlatego, że chcemy być Mu wierni. Jeśli dzisiaj ci, którzy podają się za naszych braci, kłamią na nasz temat i gdyby mogli, to by nas po prostu wrzucili do tej studni i zapomnieli, to pamiętaj, że jutro należy do mnie i do ciebie. Bo jutro ci sami ludzie przyjdą i upadną przed tobą na kolana. I wtedy poznają, że ty należysz do Chrystusa. Nie bój się ludzkiej złości, nienawiści, obmowy. Ludzie są słabi. Ludzie się boją. Ludzie się troszczą o to, żeby móc przeżyć kolejny dzień, żeby móc swoje dziecko do dobrej szkoły oddać, żeby kupić sobie najlepszy samochód, żeby spłacić kredyt. Tym żyją. Tak, to jest prawda. Ludzie tym żyją. Nie mają czasu na prawdziwą miłość. Ale mają czas na zabawę, to prawda. Więc nie spodziewaj się od nich czegoś wielkiego. Ale pamiętaj z drugiej strony, że ty, jeśli pozostaniesz wierny Chrystusowi, jesteś dla nich jedyną nadzieją. Józef był jedyną nadzieją dla swoich braci, chociaż oni go nienawidzili. Nie mieli pojęcia, że będą żyli dzięki niemu. Ci, którzy ciebie nienawidzą, drogi bracie, droga siostro, którzy jesteście wierni Chrystusowi, będą w przyszłości żyli dlatego, że tacy ludzie jak wy pozostaniecie wierni Chrystusowi. Dlatego, że dopóki Kościół będzie na tym świecie, dopóki będzie powstrzymywany diabeł swojej nienawiści do człowieka, wtedy, kiedy Pan zdecyduje, że wszyscy poganie weszli do Królestwa Bożego, powróci i zabierze tych, którzy będą wtedy jeszcze żyli na tym świecie. I zapadnie ciemność, zapadnie mrok i przyjdzie straszliwe prześladowanie. Wtedy przyjdzie czas na naszych braci Żydów, którzy wezmą na siebie ciężar odpowiedzialności za głoszenie Bożego Słowa. Pozostań wierny Bogu, bez względu na wszystko. Pozostań wierny Bogu. Amen.